I nie wiem, czy ten stres się nie okaże paraliżujący. Ale dobrze, no, spróbujmy. Ja jestem Piotr Osiński i witam was w walentynkowym voice-overze. Dobra. Dobra. Raz. Hej kochani, z tej strony Weronika i serduszko, walentynki. Chodźcie, pokażę wam coś. Dobra, czeszę włosy tutaj taką szczotką okrągłą i zakładam spinki. Jedna. Druga. Pięknie wyglądam. A, tutaj, tutaj. Dobra, ściągnę pierścionki, bo trochę mnie tu wkupiają. I serduszka i teraz jedziemy tak. O Jezu, co to było? To była baza. To jest, nie, tak, volare, baza. Nakładam ją takimi okrężnymi ruchami, tak żeby tutaj wpracować idealnie w skórę. Szybko to robię, szybko, tak, tak, tak. I tutaj ready. Browax na brwi. Słuchajcie, oj, coś, co tu się, aha, nieważne. Tak, brwi, słuchajcie, totalnie nie mają znaczenia w makijażu, ale ja tutaj je zrobię, tutaj końcóweczki podciągamy i tu przód też. Podciągamy. Wyglądam teraz tak drapieżnie. Tak. Jakoś tak długo te brwi robię, no ale dobra. Są ready, chyba. Nie, jeszcze jednak nie ready. Teraz są ready, tak. Nie, jeszcze nie. Wyciągam do góry, dokładnie. Tak, bo to chodziło głównie o to, żeby wam pokazać, jak zrobić brwi. I teraz podkład. Podkład Ingrid Flawless Glow. Troszeczkę pod oczka. I na czółko, na nosek, czy ja w ogóle nagrywam? No, ja nagrywam. Wklepujemy i okrężnymi ruchami rozprowadzamy. Wiem, słuchajcie, ja korzystam z pędzla, bo jestem taka niesamowita. Wy jak nakładacie sobie gąbeczką, to robicie identycznie, tylko że gąbeczką. I teraz korektor. 1 i 3. Mieszamy to, bo wtedy uzyskamy najlepszy efekt. Multitasker oczywiście z Rimmela. Leci pod oczy. Ja przykrywam tylko te takie najmniejsze niedoskonałości i tworzę taki kształt trójkąta. Niektórzy też nazywają to maską wudu. I teraz drugi. Między tymi kropeczkami, które były wcześniej. Drugi kolor. To. Słyszę głosy. Ale tych kropek narąbałam. Wklepujemy, wklepujemy, wklepujemy. Dużo wklepywania, słuchajcie, w tym makijażu jest. Ach, te brwi jeszcze, no dobra, tutaj troszeczkę tą końcóweczkę, bo te włoski mi się nie chcą przykleić, no. Chyba będą git. I idę sobie, a, jednak nie idę. Teraz bronzer Milk, taki kolor, nie wiem, podlinkuję wam, jak się nazywa ten kolor, ale se kropkę zrobiłam. I do góry, zdecydowanie do góry, nie spadamy, znaczy nie lecimy w dół, nie, my tylko do góry, konturowanie nosa, niby lubię, niby nie lubię, ale zrobimy, się tak głośno mówię chyba, i teraz tak, tu przy włosach jeszcze troszkę, tak, teraz, jak coś się otwierało, a w tą stronę, róż, palcem, nie, brudny róż. Wiecie, bo to jest taki kolor brudny róż. A już jest czysty róż. On właściwie wpada w taką czerwień. Nakładamy palcem w serduszko koniecznie, inaczej nie wyjdzie. I doklepujemy. Wiecie, jak nakładacie sobie palcem, to możecie sobie stopniować efekt, tak? Jak nałożycie sobie pędzlem, to w sumie nie wiem. I wklepujemy. Tak jak mówiłem, dużo wklepywania. Dzisiaj klepiemy tylko po tej twarzy. Idziemy dalej na oczy. Dzisiaj zrobimy sobie taki bardzo prosty, nieskomplikowany make-up dla początkujących. Mieszamy bazę. Shake, 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 shake. I otwieramy. Przynajmniej staramy się otworzyć. Kropelka tylko i wyłącznie. Malutka kropelka na oczy. Starczy. Wklepujemy. To będzie moje ulubione słowo od dzisiaj. I lecimy z pierwszą paletą Beloved od Maxmo. Widzieliście, że Maxmo ma najlepsze błyski? Bo ja wiedziałem. I tak,
wewnętrzny kącik dajemy kolor taki różowy. Piękny róż i tutaj wyciągamy aż do brwi, do końcówki tej takiej brwi i tutaj na całą powiekę. Wiecie, ten cień się bardzo dobrze będzie trzymał na tej bazie. Inaczej byśmy nie użyli tej bazy, nie? I tutaj drugie oko. I bierzemy tak, czyścimy pędzle, brudnymi nie robimy. I mamy takie cieniutkie pędzelki. Sięgamy teraz, uwaga, po statyw na aparat, znaczy telefon. Kręcimy TikToki? Czy co? Co ja robię teraz? Sprawdzam wiadomości? Oglądam memy? Tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Skupiona mina. Możliwe, że w tym momencie Weronika wstawia post na Instagrama i robi 3 miliony błędów. Dobra, koniec przerwy, przechodzimy do dalszej części programu. Wyciągamy takie coś czerwone. Nie, to są te farbki z Nazaro. Farbki z Nazaro i tym będziemy robili eyeliner, bo jak wiecie, ja lubię bardzo robić eyelinerem, znaczy farbką eyeliner. Cieniutki pędzel. Taki coś, taki. I słuchajcie, to jest mega proste. A, no i to takie kropeczki robimy, bo... A, je łączymy. No właśnie. Łączymy, tak będzie nam łatwiej. I tutaj powoli się rozdzielamy z tym, co narysowaliśmy wcześniej. I tutaj na dole też. To jest mega proste ogólnie. Mega prosty makijaż dla początkujących na walentynki. I tutaj jedziemy też po tej dolnej linii, którą utworzyliśmy z cienia i wyciągamy ją, ona jest taka najgrubsza. I wyciągamy ją daleko tutaj. Poprawiamy, retuszujemy, a tą też pogrubiamy, retuszujemy, a tą jeszcze dalej. O tak, tu ciągniemy i w dół, pod oczko. To ciągle robimy farbką z Nazaro. Teraz paleta, znowu cień. Blendujemy tutaj do tych linii, które sobie stworzyliśmy, żeby były bardzo łagodne, piękne przejścia. Paluszkiem bierzemy błysk i nakładamy wewnętrzny kącik. Jaki to jest błysk? To jest przebłysk albo ulubieńcy. Nie, to jest... No wiecie, jakiś błysk bierzecie. I tutaj pod brewką też, żeby sobie... Tutaj ten łyk brwiowy poszedł nam do przodu. Poprawiamy jeszcze te linie, żeby były prościutkie, piękne, ładniutkie. A teraz bierzemy paletkę ulubieńcy, bierzemy ten cień i tutaj końcóweczkę sobie blendujemy, żeby to oko pociągnąć jeszcze do tyłu. To był cień ptyś. Retuszujemy i teraz cień tyś? Znowu? Czy tamten był? No wiecie, taki pomarańczowy troszkę. I tutaj na dole, na dolnej powiece. Ale na zewnątrz dolnej powieki. Teraz bierzemy przebłysk. Zajebiste błyski. Naprawdę zmalowana. I tutaj, o, ale tu jest tej... Ale tego błysku tutaj jest. I teraz nakładamy pędzlem, palcem, obojętnie czym, możecie też łokciem. I kochani, przechodzimy do tuszowania rzęs. Rzęsy, tusz juicy. Powoli, delikatnie wyciągamy nasze rzęski. Skupieni. Robimy teraz taką dziwną minę, wtedy lepiej wychodzą te dolne rzęsy. I drugie oko. I... Koniec. Nie, jeszcze nie koniec. Teraz przechodzimy do serduszek, które nakleimy sobie na środku naszego nosa. Bo czemu nie? Robimy takie paćki z kleju i bierzemy serduszka z NYXa i kleimy w te paćki z kleju. 1, 2, 3. Bierzemy cień optymistka i dajemy jeszcze w zewnętrzny kącik dolnej powieki. I wewnętrzny też.
Tak, żeby tu nam wszystko, wiecie, to wszystko musi płynąć, nie? To nie może być takie, że tu jest coś oderwane, nie. To wszystko musi przechodzić ładnie w siebie. Dobra, ale koniec gadania, odkładamy to, wyrzucamy do śmietnika, tak, wyrzucamy do śmietnika, one już nam nigdy nie będą potrzebne. I bierzemy Cheeky Blushes. Cheeky Blush, Róże Mio. Wcześniej to były kremowe, teraz pudrowe i wiecie, no oglądaliście filmy Weroniki, więc zapewne wiecie, o co chodzi. A jak nie, to tutaj, wiecie, tu. Cheeky Blush, raz, dwa, trzy. Szybko, raz, dwa, trzy, gotowe. Trzeci, tak wiecie, żeby jakby po co wydawać pieniądze na jedzenie, jakieś potrzebne rzeczy, kupmy trzy róże. I najlepsza część, czyli rozświetlacz z benefitu cookie, jak wiecie, mój ulubiony. W serduszko. Same serca dzisiaj i po prostu zawsze w serduszko, czyli tutaj policzki, znaczy tu, tutaj brewka, tutaj wewnętrzny kącik, tak, nad brewką, bródka, usteczka, jeszcze nosek. A, dobra, nie, nosek nie. I teraz na usta. W ogóle ten rozświetlacz w sumie można by było nałożyć na całą twarz, wyszłoby na to samo. I konturówka. Kolekcja La Casa de Papel z NYXa. Bardzo fajna taka, widzicie, krwisto-czerwony. Konturujemy. I w środku nakładamy zajebiście błyszczący błyszczyk paezę. Dokładnie tutaj, nie wyjeżdżamy, nie powiększamy sobie ust. No i jeszcze, smarujemy. I teraz przyszedł czas na piegi. Robimy je sobie żelem do brwi, no bo wiadomo, że piegi robi się żelem do brwi z Maybelline. Dajemy na palec i na nosek i gotowe. Zobaczcie, ale ja jestem zakochany. Ja jestem naprawdę. Ten makijaż wyszedł pięknie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, kochani. To była przyjemność voice overować dla was ten film. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jeśli chcecie, żebym pojawił się tutaj więcej, to piszcie w komentarzu. Subskrybujcie kanał. No i cóż, do zobaczenia.